Dzień dobry. Dzisiaj spróbujemy podnieść słonia. Poważnie. Sprawdzimy, czy człowiek jest w stanie podnieść wielkiego, ogromnego słonia. A przy okazji powiemy sobie, co to są maszyny proste, zbudujemy jedną z nich i przetestujemy jej działanie. Niestety nie miałem pod ręką prawdziwego słonia. Dlatego poznajcie, proszę, Lego słonia Tomasza Trąbalskiego. A jak Lego słoń, to i Lego człowiek. Zabieramy się do pracy. Maszyny proste to takie urządzenia, które umożliwiają wykonywanie pracy przy użyciu mniejszej siły. I wbrew pozorom nie chodzi tutaj o robota, dźwig czy wiertarkę, ale o takie proste elementy, które ułatwiają pracę. Takie jak kawałek deski i walec, ale o nich za chwilę. Równia pochyła, z której korzystali już starożytni Egipcjanie przy budowie piramid, czy kołowrót, który kiedyś pomagał przy nabieraniu wody ze studni. Ciekawy jestem, czy ktoś z Was taką studnię widział. No dobrze, ale gdzie ten słoń? Wracamy do kawałka deski i walca, z których możemy stworzyć dźwignię dwustronną. Ale żeby lepiej zrozumieć jej działanie, posłużymy się innym modelem. Mamy tutaj element sztywny, który jest zawieszony w jednym punkcie, także siły działają po dwóch jego stronach. Czy coś Wam to przypomina? Tak, na przykład prostą wagę. Jeżeli z jednej strony mojej wagi założę sobie ciężarek, to oczywiście pójdzie na dół. Jeżeli z drugiej strony dodam taki sam ciężarek, powinny się znowu zrównoważyć. Działa? Jeżeli do jednego z ciężarków dołożę drugi ciężarek, to oczywiście ta strona pójdzie na dół, dlatego że jest cięższa. Wróćmy do jednego ciężarka. Mamy dwa takie same ciężarki, więc nasza waga powinna się zrównoważyć. Ok. Co się stanie, kiedy jeden z ciężarków przesunę bliżej środka? Zobaczmy. Mamy dalej dwa takie same ciężarki, ale jeden z nich jest bliżej środka, drugi dalej i ten, który jest dalej, wydaje się być cięższy. Sprawdźmy jeszcze raz, jak wrócimy do punktu wyjściowego, czy wszystko będzie się zgadzać. Zgadza się. Nasza waga się równoważy, ale kiedy ciężarek przesuniemy bliżej środka, wtedy ten położony dalej będzie cięższy. Czyli kiedy jeden z ciężarków przesuniemy bliżej środka, nasza waga przestanie już być w równowadze, dlatego że dwa ciężary nie znajdują się w takiej samej odległości od środka. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało, kiedy podwoimy ciężar z jednej strony. Gdy jesteśmy w takiej samej odległości od środka, oczywiście dwa ciężarki pójdą na dół. A co się stanie, kiedy spróbujemy przesunąć je bliżej środka? Przez chwilę mieliśmy równowagę. Spróbujemy przesunąć je jeszcze bliżej środka. Osiągnęliśmy stan równowagi, pomimo tego, że z jednej strony mamy jeden ciężarek, a z drugiej dwa. Przesuwamy bardziej do środka. I uwaga, z tej strony, z której mamy jeden ciężarek, nasza waga przechyliła się w dół. To znaczy, że w tym momencie ten pojedynczy ciężarek ma większy ciężar od dwóch, które znajdują się blisko środka. W ten sposób mogę jednym ciężarkiem podnieść 2, 3, 4, a nawet 5 takich samych ciężarów. Czyli zobaczcie, żeby podnieść dwa ciężarki, potrzebuję siły tylko jednego ciężarka. Taki sam efekt uzyskam, przesuwając punkt podparcia w naszej wadze. Zobaczcie, jest na środku dwa takie same ciężarki. Wszystko się zgadza, mamy równowagę. To teraz
spróbujemy przesunąć jedno oczko w bok. Uwaga! I już ten ciężarek, który leży na dłuższym ramieniu, poszedł nam w dół. Sprawdzamy jeszcze raz, aby wszystko działa. Działa. I sytuacja się powtórzyła. Czy w takim wypadku, przesuwając środek naszej wagi, naszej dźwigni dwustronnej, będziemy w stanie jednym klockiem podnieść trzy klocki? Sprawdźmy. Montuję trzy klocki. Zobaczmy, jak teraz wygląda sytuacja. Są zdecydowanie cięższe. No to przesuwamy jedno oczko dalej. Zobaczmy. I już sytuacja się odwróciła. Dlatego, że trzy ciężarki są bliżej środka niż jeden, który leży na dłuższym ramieniu. Widzicie? Jaki wniosek? Im dłuższe będzie ramię wagi, tym mniejszej siły będziemy musieli użyć, żeby podnieść ciężar ustawiony z drugiej strony. No dobrze, ale gdzie tu słoń? Znamy już zasadę działania dźwigni podwójnej. Wykorzystajmy ją, aby podnieść słonia. Średnia waga dorosłego słonia to między 4 a 6 ton, czyli 1000 kg. Średnia waga dorosłego mężczyzny to około 75 kg. To znaczy, że słoń może być 80 razy cięższy od dorosłego mężczyzny. Czyli gdybyśmy po jednej stronie naszej dźwigni posadzili słonia, to po drugiej stronie musielibyśmy ustawić aż 80 osób, żeby nasza waga się zrównoważyła, lub więcej, żeby podnieść słonia do góry. Nasz Lego ludek waży koło 4 gram, a Lego słoń około 78 gram. To znaczy, że nasz Lego słoń jest 20 razy cięższy od naszego Lego ludka. Czyli na jednego Lego słonia musiałoby z drugiej strony naszej wagi stanąć 20 Lego ludków. Ale my już wiemy, że można to też zrobić inaczej. Wydłużając ramię dźwigni, na którym stoi człowiek. No to do dzieła. Udało się. Zobaczcie, o ile musieliśmy wydłużyć jedną stronę naszej dźwigni podwójnej. Ale teraz, dzięki temu, zobaczcie. Bez człowieka. Słoń jest na dole. Dokładam naszego ludka. Słoń został podniesiony. Udało się. Udowodniliśmy, że przy wykorzystaniu odpowiednio długiej i sztywnej dźwigni, czyli takiej, która się nie wygnie ani nie połamie, człowiek mógłby podnieść słonia. Spróbuj samodzielnie zbudować taką dźwignię w domu z książki, linijki albo kawałka deski. Jaki ciężar uda Ci się podnieść? Powodzenia! Do zobaczenia!